wybraliśmy się dzisiaj poza miasto, niedaleko, bo dosłownie rzut kamieniem granica miasta Biała Podlaska, my jesteśmy w gminie Biała Podlaska. Osiedle Amelin, gdyby wjechać w osiedle Amelin, znajdziemy się właśnie w tym miejscu. Tu powstaje osiedle Relax. Właściwie to są działki i każdy tą działkę może kupić. Mało tego, może kupić tą działkę już z domem postawionym na niej, na tej działce. Osiedle Relax właśnie tutaj, w tym miejscu, jak widzicie, jest baner, jest duży baner, są działki na tym banerze, są drogi dojazdowe, jest tam już, część jest wyasfaltowana, osiedle jest uzbrojone, ale za moment na tym osiedlu poszukamy właściciela tego terenu, dewelopera, który te działki z domami sprzedaje. Zobaczymy, jak budować osiedle poza miastem, czy lepiej mieszka się poza miastem, czy w mieście. Zobaczymy, kto tu mieszka, ile domów już jest, ile działek jest już zagospodarowanych, ile domów już powstało. No i co w planach. W tym miejscu miasto, gmina się rozwija. Zobaczymy, na jakim to jest etapie. Mariusz Czyżak jest już teraz z nami. Mówiłem, będziemy spacerować po osiedlu, spotkamy właściciela. Jest. Panie Mariuszu, właściwie od tego zacznę. Czym jest Relax? Jest to firma, która zajmuje się między innymi sprzedażą nieruchomości, czyli działki budowlane, jak i również gotowych domów. Od tych działek, które żeście zaczęli? Bo w Cieciborze? Tak. A historia firmy Relax to jest dosyć odległa. To jest ta firma, gdzie kiedyś w Słowacinku były robione kiedyś tam dyskoteki, później był sklep meblowy i od tego powstała nazwa między innymi firma Relax. Wracamy do Relaxu z sensu stricte, czyli terenu osiedla w Cieciborze dużym, mimo że przy osiedlu Amelin i przy rakowiskach. Co my tu widzimy? Co my tutaj mamy? Ile tu jest działek? Jak to wygląda w dzień dzisiejszy na luty 2012 roku? W skład osiedla wchodzi dokładnie 159 działek i kilka działek, które są ulice wewnętrzne, czyli osiedlowe. Na dzień dzisiejszy jest do sprzedaży jeszcze wolnych ponad 100 działek. Jest sprzedanych tak około połowę działek zostało sprzedanych i działki są ozbrojone w wodociąg i w prąd. Czyli woda, prąd już jest? Woda, prąd jest i niektóre są ulice otwardzone. Jak widzimy przy tej ulicy, gdzie teraz stoimy, jest asfalt i dalej jest kilka ulic otwardzonych i te otwardzenie, czyli podłoże jest takie samo, jakie mamy teraz tutaj pod asfaltem. Czyli w przeszłości wystarczy tylko dywanik asfaltowy wyłożyć i mamy takie otwardzenie, jakie jesteśmy w tej chwili. Pięknie. Ciekawostką jest też również to, że te działki, te ulice zostały wytyczone dosłownie w szczerym polu, gdzie nic się nie działo. Tak. Kiedyś to pole należało do spółdzielni, rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Cieciborze Dużym. Już nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale to chyba było kilkanaście lat temu. Urząd Gminny przekształcił to na działki budowlane. Działki zostały wytyczone, wytyczając te działki jako działki budowlane zostało wzięte pod uwagę szerokość ulic, jak tu pas uliczny ma 12 metrów szerokości, jest to bardzo ważne, żeby bezkolizyjnie można poruszać się po tych ulicach, czyli w skład tych 12 metrów wchodzi 6 metrów ulicy i po jednej stronie, po drugiej stronie chodnik. 3 metry. W planach. Znaczy tak jest i tak będzie, tak samo jak ta ulica, w której stoimy teraz, ona ma 6 metrów szerokości, mamy tu 3 metry po tej stronie i po 3 metry po tej stronie, czyli możemy tu zrobić kawałeczek chodnika i kawałek jakiegoś tam trawnika. Rozumiem. Albo ewentualnie cały chodnik. Jeszcze do pytania dotyczące osiedla Relax właśnie w tym miejscu. Ten dom, panie Mariuszu, on jest jeszcze wolny? Tak. Ten dom wybudowała nasza firma i ten dom tak w oddali. Drugi akurat jest... Za moment go pokażemy. Jest w ofercie sprzedaży i tam jeszcze taki trzeci dom jest teraz w trakcie budowy, tam drewniany dom, prawda? To są w ofercie sprzedażowej na dzień dzisiejszy. O tym mówiłem na samym wejściu, na samym początku materiału, ale ten temat poruszymy jeszcze później. Przejdźmy się jeszcze kawałek. Mm.
Na moment jeszcze jedna ciekawostka. Przejdziemy oczywiście jeszcze dalej w stronę osiedla. Znajdujemy się na drodze, która nadal należy do osiedla. To wyście ją twardzili. Tak, tak, tak. Jako relaks. Ciekawostka polega na tym, że stoimy na drodze, która tak naprawdę w przyszłości będzie łączyć ulicę Terebelską z ulicą Janowską, która jest tam daleko w tle. I w przyszłości to właśnie Janowską będzie dojazd do osiedla. Główny dojazd do osiedla, tak. Ten fragment utwardziliście wy. Tak. Od zakrętu do Janowskiej to już sprawa Urzędu Gminy Białej Podlaskiej. Docelowo dlaczego Janowską, a nie Terebelską? Dlatego, że przy Janowskiej jest wiadukt, który bezkolizyjnie pozwala nam przejechać przez obwodnicę i łatwiej. No i tam dalej będzie ulica szersza, będzie miała szerokości, pas uliczny będzie miał szerokości 12 metrów, a Amelin ma pas uliczny 9 metrów szerokości. Bo Amelinem nadal się jeszcze wjeżdża, jeszcze nadal. Tak, tak, tak. Tak i na Amelinie jest droga, ograniczenie wagowe do wjazdu. Rozumiem. Idziemy dalej. Z ulicy łączącej Janowską z Terebelską przesuwamy się w głąb osiedla. Ten fragment ulicy jest również utwardzony, jeszcze bez asfaltu, ale utwardzony. Tak. W tle widzicie, panie Mariuszu, ile już domów, tak jak pan wspominał? No już jest na dzień dzisiejszy w trakcie budowy wybudowanych jest 30 domów. 30 domów. Początek osiedla Relax, początek sprzedaży działek to rok 2008-2009, więc tak, sporo tak, tak. Na rok 2012. No tak, można powiedzieć, że tak, gdzie w 2008 roku było gołe pole. Ludzie chcą się budować? Chcą się budować. Co jest lepsze, miasto czy gmina? Zapytam pana, tak? Chociaż wiem, że możemy powiedzieć, że relaks jest dobry, ale gdzie się lepiej mieszka, w mieście czy w gminie? Co jest takiego, jakie są plusy mieszkania tutaj na osiedlu? Na pewno w gminie mieszka się spokojniej, jest ciszej, mniejszy ruch, no i atmosfera, spokój. A mało tego, blisko do miasta. A blisko do miasta, przecież tu mamy kilometr drogi, dokładnie od tej drogi w linii prostej 600 metrów do Wodnicy. Do Wodnicy. Idziemy jeszcze dalej, pokażemy wam środek osiedla, gdzie będzie taki punkt zbiorczy całościowy. Na dzisiaj kończymy spacer po osiedlu Relax. To miejsce będziemy odwiedzali znacznie częściej, będziemy informowali was o dalszym rozwoju tego osiedla i o kolejnych pracach inwestycyjnych. Panie Mariuszu, zapytam jeszcze tak, kto na tym osiedlu się osiedla? Jacy to są ludzie? To są mieszkańcy miasta Biała Podlaska, z innych regionów Polski, z innych regionów województwa? Różnie, różnie. Większość to jest akurat miasto Biała Podlaska, ale są ludzie i z powiatu białackiego. Ostatnio ludzie kupili gdzieś spod Zamościa działkę i chcą się tu usiedlić, wybudować. Tutaj? Tak, tak, tak. Na tym Jeszcze na koniec zapytam, telefon, niech pan odbierze. Aha, wyciszony. Na koniec już zapytam o te domy, które widzimy za nami. Ten na samym końcu, drewniany, z takiego specjalnego bala, o którym powiemy prawdopodobnie w najbliższym odcinku, postaramy się. To też jest dom na sprzedaż. Tak, tak, to jest dom na sprzedaż. On jest na dzień dzisiejszy w stanie surowym i można go sprzedać w stanie surowym lub w stanie wykończyć na stan deweloperski. I jeszcze tak, żeby to było, miało ręce i nogi, działki są jakiej wielkości? Najwięcej działek mamy o 800 metrów kwadratowych. To dość dużo. No taka działka według mnie i nie tylko mnie, bo większość osób mówi, że to jest taki wymiar w miarę idealny, żeby postawić dom i zagospodarować wokół tego domu w taki sposób, żeby przyjemnie korzystało się z tej działki, z tego domu. To spotkanie na osiedlu Relax podsumujemy jeszcze jednym zdaniem. Sprawy typowo Kargul Pawlak tutaj zostały rozwiązane. Mamy wytyczone ulice, mamy wyznaczone granice działek. Mało tego, to co pan wspomniał, również ciekawostkę teraz podamy. Każde skrzyżowanie jest przygotowane do tego, żeby nawet w przyszłości zbudować małe rondo. Czyli tak. Są poucinane działki w trójkąciki, żeby tu było więcej miejsca. Czyli tak, 6 metrów z jednej strony zostało wytyczone, odebrane od działki i 6 metrów z drugiej strony. Czyli 18 metrów kwadratowych została działka pomieszona, żeby weszły te metry w głąb ulicy. To wszystko oczywiście jest widoczne na planach i nikt nie ma do tego... Tak, tak, tak. Każdy jest uprzedzony. Tak, tak. Widać na planach, widać na projektach. Spotykamy się za miesiąc.